chłopaki je skopiować. No ale dzisiaj sobie chcę po górkach pojeździć, więc zobaczymy. Matko moja, jak się tu nie rozbijemy, to będzie cud. Szukaliśmy tutaj miejsca, żeby się gdzieś przyczaić i mamy bardzo rozrywkowych miejscowych, a już myślałam, że Yazd jest takim beznadziejnym miastem. Jak to bywa w zwyczaju w Iranie, zatrzymali nas miejscowi i zaraz zaczęli się pytać, czego potrzebujemy. Powiedzieliśmy im więc, że właśnie szukamy miejsca na nocleg. A oni, jak to, chcecie spać? A my tak, tak, wytłumaczyliśmy, że my śpimy na dziko i szukamy miejsca za miastem, gdzie będziemy mogli przenocować. Na to oni powiedzieli, to my mamy dla was fantastyczne miejsce. Zawieziemy was nad jezioro. No jak to jezioro? Na pustyni? Oni, tak, tak, tu jest jezioro. My wam pokażemy gdzie. Jedźcie za nami. Byliśmy zaskoczeni, bo tych jezior nie ma na mapie, ani nigdy, nigdzie o tym nie słyszałam, ani nigdzie nie przeczytałam. Pustynia Lud jest najgorętszą pustynią na świecie. Zanotowano tutaj rekordowe temperatury przekraczające 70 stopni Celsjusza w cieniu. Skąd w takim razie tutaj jezioro? No dobra, może nie będzie tam tłumu turystów. Tu dowierzysz? No zaraz będą nas chłopaki skopiować. Cały Yazd wow. Tutaj dzisiaj przyjechał. Jakby był rugby mecz. Ale jaja. Gdzie my? Nawet drzwi nie możemy otworzyć od samochodu. Nie, no zaraz. No gdzie? No gdzieś dalej musimy pojechać. No tu nie otworzysz. Dubaj! Ty! Ty po wydmach jesz, zobacz ile mają samochodów, kurwa. Jak w Dubaju. No w Dubaju lepsze samochody jeżdżą. No też drogi. Patrol, kurwa, albo Nissan Patrol właśnie. Tylko może lepiej wyglądają. Jeden jedzie, nie patrzy na tym kładzie. Ja nie mogę. Kurwa. Patrz, bo ten na poprawy jedzie i patrzy w drugą stronę. Matko moja, jak się tu nie rozbijemy, to będzie cud. Wow, fajnie, żeśmy na nich trafili. No fajnie, no trochę folkloru. No kurwa, no zobacz. Okay. A
dobra, musimy spuścić powietrze, bo chłopaki chcą się pobawić i wziąć nas jeszcze też dalej. No ale my po piasku takim miękkim nie pojedziemy. Tak więc puścimy powietrze i jedziemy. Tak więc przerwa techniczna. A faktycznie tutaj tych jeziorek jest sporo, mniejsze i większe. Tam przy tym największym to było sporo ludzi. Jak było widać, no to tam nie możemy się zatrzymać, ale tutaj jak widać są fajne, spokojne miejsca. No poza tym, że słychać jak za mną ludzie jeżdżą, ale to dlatego, że jest piątek, a piątek to tutaj jest jak niedziela i wszyscy po prostu, to jest często ich jedyny dzień wolny w tygodniu i dlatego wszyscy po prostu no, robią sobie pikniki. No a jak widać tutaj poza piknikami, to sobie jeżdżą po wydmach. No, taki plac zabaw dla dużych chłopców. Chłopaki przewieźli mnie po wydmach. No fajnie, ale po prostu strasznie. Strasznie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Wzięli mnie na przejażdżkę po tych wydmach i Tobi pognał za samochodem i żeśmy się już zmartwili, że tak daleko nie mogliśmy go znaleźć, ale tak, znaleźliśmy się, nie? Tobiaszko? Super! Thank you.
muszę powiedzieć, że mieliśmy zaskakująco dobrą i spokojną noc tutaj, bo nie wiedzieliśmy, jak będzie. A wczoraj był piątek, więc oni wszyscy robią te pikniki, siedzą do późna w nocy, ale jakoś, ponieważ jak się zaczęło robić ciemno, powoli zaczęli się zjeżdżać do domów. Jacyś nieliczni tak daleko tutaj na tych wydmach byli, ale to tak jakby już było na tyle daleko, że nie było głośno. Tak więc spokojnie żeśmy przespali. A ci miejscowi właśnie, których poznaliśmy, ci chłopacy, to oni, mężczyźni, przepraszam, to oni mówili, nie możecie tu zostać na noc, bo nie jest bezpiecznie, not safe. Ale my mówimy, co tu może być niebezpiecznego? Lisy. No ja mówię, no proszę was, no lisy. Lis jest mały, nawet jak jakiś lisek tutaj się pojawi, no to mały lisek, a my mamy dwa duże psy, które śpią na zewnątrz, tak więc no nie przesadzajmy, tak więc tego, ale naprawdę nie chcieli nas tutaj zostawić i były długie negocjacje i dzisiaj rano żeśmy dostali wiadomość, czy wszystko w porządku i czy z nami jest wszystko ok i dostaliśmy zaproszenie, bo jeden z nich prowadzi kafejkę czy restaurację, nie do końca żeśmy zrozumieli i zaprosił nas rano na herbatę. Wow, tam są kaczki na tym jeziorze. Pełno małych kaczuszek. Idziemy. Pustynia nigdy nie jest jednolita. Częściami jest piaszczysta. O, jak widać tam. Afri. Kofie. Psy uwielbiają taki sypki piasek. I faktycznie tutaj momentami ten piasek jest super sypki i miałki. Ale w wielu miejscach jest taki żwirek, taki drobniutki żwirek, a czasem nawet właśnie takie kamyki jak tutaj. Piasek pomieszany z kamykami. Po raz kolejny, jak jesteśmy na pustyni, to niedźwiedź za punkt honoru postawił sobie, że chce się zakopać. Nie? Tak więc wczoraj nie wjeżdżaliśmy tutaj na te górki, co ludzie wjeżdżali, bo faktycznie co chwilę też się ktoś zakopał, więc żeśmy stwierdzili, że bezpieczniej jest stać tutaj na dole, na twardym. No ale dzisiaj sobie chcę po górkach pojeździć, więc zobaczymy, jak się to skończy. Prawie go nie widać tak daleko.
No i dał radę. Dzielny Złomek wjechał na najwyższą tutaj wydmę. Wow, super. Can you send location through SMS, through text? No nie możemy znaleźć i poprosiliśmy o jakąś nazwę i tak dalej. No i dostaliśmy nazwę. Proszę bardzo. Wszystko wiemy, wszystko jasne. I jak wklejam to do nawigacji, to nie chce mi tego znaleźć. Musieliśmy tutaj pytać po drodze i mamy nie taki dokładny, ale mniej więcej chociażby na tą ulicę, bo nam tutaj chłopaczek rozkminił, co tam było napisane. Tak więc możemy jechać. Zostawisz czy wjedziesz? No, może wjedź. No bo załóż jakiś ten ubrany. No. Salam! We found you! Bella, relax. Smell this? This orange? Orange blossom. Yeah. I know, because I was in Iran. Knowledge. Yeah, but we're knowledge. Knowledge. Ah. You're saying that you're going to go to the house. Bella, this is for playing, not for eating. Thank you so much. Wow. You're welcome. That's a tea. Mamy perską herbatkę z liści, nie z liści, przepraszam, suszonych kwiatów pomarańczy i różnych innych ziół i mamy cukier taki właśnie, który w kryształkach musi się tam dobrze rozpuścić. No, to jest opium. That's opium. Niedźwiedź dostał tutaj paczkę takich dobrych papierosów i one są po prostu z, no, tytoniu. Jezu, zapomniałam już słowa. Z naturalnego tytoniu i w środku właśnie te papieroski też są i naprawdę bardzo fajnie pachną. Oh, this is very good. Nie? Very good. Very nice smell. Yeah. See? Chciałam tylko powiedzieć, że irańska gościnność polega na tym, że spytaliśmy się, gdzie tutaj jest piekarnia, bo chcieliśmy jeszcze kupić te placki chlebowe. I oni mówią, to poczekaj, zaraz my ci wytłumaczymy, gdzie to jest. Tam sobie mnie ze sobą pogadali i zanim żeśmy się zorientowali, co balast, nie zmienia się za nami, musieliśmy ją dać do samochodu. Zanim się żeśmy zorientowali, to już jeden z nich poleciał i przyniósł nam te placki. No, tak więc. Thank you so much. This bread is fantastic. Wow. Oh, this is. اسمع جميل اسمع
Obowiązkowa sesja zdjęciowa. Ile by czekawano, to jest no, sprawowanie. Tobi, Tobi! Uhu, uhu! Uhu! Afri! Afri! Uhu! No idź mi z tą dupą. Afri sprząta. Nie wiem, czy coś powiem, bo zaraz będzie głośno.